Dzień dobry pani. Dzień dobry. Na czym polega niski model weryfikacji osób bezrobotnych? To jest bardzo prosty model oparty o powszechny system robót publicznych. Nazwaliśmy ten projekt powszechnym systemem robót publicznych, a polega on na tym, że wszystkim osobom długotrwale bezrobotnym, przepraszam, proponujemy wsparcie w postaci robót publicznych, czyli takiego krótkookresowego zatrudnienia, które skierowane jest właśnie do osób oddalonych znacznie od rynku pracy i ma stanowić taki zielony most pomiędzy pracą, pomiędzy bezrobociem a takim trwałym zatrudnieniem. To są prace interwencyjne na świeżym powietrzu? Na czym polegają? To są roboty publiczne, które polegają na wykonywaniu takich prac, które służą jednocześnie użyteczności publicznej, czyli poprawiają infrastrukturę w powiecie, poprawiają jakieś rzeczy, które służą całemu społeczeństwu. To jest bardzo ważne, że przyczyniają się zarazem właśnie do remontów, utrzymania jakiejś infrastruktury melioracyjnej. Służą po prostu całemu społeczeństwu, a tym samym powodują to, że łatwiej jest wrócić z długotrwałego bezrobocia do trwałego zatrudnienia. Mają zapobiegać również bierności tych osób długotrwale bezrobotnych. No, ale chyba się nie udało, bo z tego, co słyszeliśmy, 60% osób odmówiło tej oferty. Znaczy, udało się. Ja zaneguję pana pytania. Udało się, ponieważ 60% odmówiło, ale 40% przyjęło. Czyli ten system to też ma na celu kierowanie tego wsparcia i tej pomocy właśnie do osób potrzebujących, do osób, które potrzebują tego wsparcia i które bez tego wsparcia nie umiałyby wrócić na rynek pracy. Jest to bardzo ważne, dlatego że jak państwo wiecie, no na dzisiaj mamy bardzo wysokie bezrobocie w kraju, stopa bezrobocia w całym kraju to ponad 13% i nie sposób jest objąć pomocą wszystkie osoby zarejestrowane, ale też jak wiemy, jak toczy się ostatnio bardzo głośna dyskusja nad tym, że nie wszystkie osoby potrzebują tego wsparcia i trzeba właśnie używać jakichś takich narzędzi, które będą pomagały wyłuskać, mówiąc kolokwialnie, te osoby, które tego wsparcia faktycznie potrzebują. Jest to też kwestia jakby racjonalnego wydatkowania środków publicznych tutaj. A jakie były powody odmowy przyjęcia takiej oferty? Powody były bardzo różne. Około 130 osób nie zgłosiło się w ogóle na nasze zaproszenie, czyli jakby pokazało, że nie jest zainteresowane współpracą z nami. Gro osób w bardzo krótkim czasie przyniosło zaświadczenia lekarskie różnej maści, które mówiły o tym, że niestety na dzisiaj nie jestem zdolny do pracy. Jakiś odsetek osób zgłosił również podjęcie zatrudnienia. Niektóre z osób zrezygnowały dobrowolnie. Dobrowolnie jest w ogóle bycia bezrobotnym. Ze statusu osoby bezrobotnej, tak. A może to jest zły czas, bo okres letni, no to prace, wyjazdy, prace takie na czarno. Ja myślę, że to nie jest zły czas. Dla osób, które chcą pracować i które chcą wrócić na rynek pracy, każdy czas jest dobry, a ten system rozpoczął się w miesiącu kwietniu, czyli jeszcze nie w miesiącach wakacyjnych, więc myślę, że to nie jest przeszkodą. Zatem co dalej? Jak będzie przebiegał dalszy etap tego projektu? Realizujemy ten projekt w takim większym nasileniem w 3 gminach naszego powiatu. Inne gminy również przystąpiły do projektu, ale może już nie w takiej wielkości, nie zatrudniają aż tyle osób, bo to są takie gminy, które przodują też paczków odmuchów. Natomiast mamy w zatrudnianiu, czyli w liczbie osób, które są zatrudniane w ramach tego systemu robót publicznych. Natomiast w roku przyszłym chcemy w związku ze zmianą ustawy o promocji zatrudnienia beneficjentem, czyli jakby odbiorcą, pracodawcą dla osób długotrwale bezrobotnych w ramach właśnie tego narzędzia będą mogły być również jednostki powiatu. I to jest dla nas bardzo dobra rzecz, ponieważ w przyszłym roku będziemy mogli kierować te osoby na przykład do zarządu dróg, gdzie będą mogły pracować przy poprawianiu całej infrastruktury drogowej. Więc mamy zamiar kontynuować ten program w roku przyszłym również. Jak wygląda struktura, jeśli chodzi o płeć? Czy to są kobiety, mężczyźni? Jak to wygląda procentowo? Generalnie wygląda struktura osób, które podejmują to zatrudnienie, jest strukturą podobną do struktury całej populacji osób bezrobotnych, a więc jest to tak 47% kobiet, 50% mężczyzn. Te prace są oferowane właśnie w zależności od możliwości również i fizycznych, i takich predyspozycji psychofizycznych każdej osoby, którą kierujemy.
skąd spłynęły pochwały za ten projekt? Bo słyszeliśmy, że zainteresowanie jest, no może górnolotnie w całej Polsce, ale czy były do urzędu jakieś telefony z innych powiatowych urzędów pracy? Z innych powiatowych urzędów pracy były pytania, jak to robimy. Jest to narzędzie, które jest znane urzędom pracy, które jest stosowane, tylko może w innej formie. Myśmy to zrobili w formie takiej cyklicznej. Postawiliśmy na proces pracy tutaj z klientem i na ciągłe zapraszanie i weryfikowanie właśnie osób długotrwale bezrobotnych. Natomiast skąd płynęły pochwały? Na pewno bardzo pozytywny oddźwięk tych naszych działań to członkowie loży BCC, to również media, to również Ministerstwo Pracy, gdzie zostaliśmy zaproszeni, gdzie opowiadaliśmy o tym projekcie, gdzie pokazywaliśmy to, co dzięki temu projektowi udało się osiągnąć, ale myślę, że ten projekt jest takim projektem, który potwierdził takie tendencje, o których się mówi w kraju, a mianowicie potwierdził to, że około 50% osób zarejestrowanych nie szuka tej pracy. Tak? To są osoby bezrobotne, nie szukające wsparcia. Które liczą po prostu na ubezpieczenie zdrowotne chociażby. Tak, składka zdrowotna, która odprowadzana jest za wszystkie osoby zarejestrowane. A już dawno nie pobierają zasiłku. Zdecydowanie tak. Każda osoba, która jest zarejestrowana, od każdej tej osoby odprowadza się składkę zdrowotną. W skali kraju, w skali naszego powiatu, tylko w roku 2012 była to kwota około 5 milionów. Proszę powiedzieć zatem, kto krytykuje ten pomysł, bo pewnie jakieś słowa krytyki gdzieś słyszeliśmy. Politycy, jak się okazuje, nie, bo w loży radiowej wczoraj potwierdzili to, że pomysł jest okej, ale tam pewne małe, drobne było. Na przykład poseł Kępiński zauważył, że od tego, że wykreślimy kogoś z rejestru, nie przybędzie pracy. Tak, pracy na pewno nie przybędzie, natomiast będzie można skuteczniej w ramach tych samych środków pomóc tym, którzy tego wsparcia na pewno potrzebują. Bo jeżeli na aktywizację osoby bezrobotnej możemy przeznaczyć określoną kwotę ze środków Funduszu Pracy, to oczywiście jeżeli kierujemy ją do osób, które tego potrzebują, to zdecydowanie ta pomoc jest lepiej trafiona, dociera do tych ludzi, którzy tego potrzebują, no i oczywiście przynosi określone efekty, bo bardzo często spotykamy się z sytuacją, kiedy przy propozycji jakiegoś wsparcia właśnie ze strony Urzędu Pracy osoby zarejestrowane nie są w ogóle tym wsparciem zainteresowane, mało tego, podejmują na przykład przeróżnego rodzaju zatrudnienie subsydiowane, za które dziękują po miesiącu czy dwóch i jest to nic innego jak po prostu efekt takiego jałowego biegu, czyli kierowania tego wsparcia tam, gdzie ono zupełnie nie jest potrzebne. Zapowiedzi pani szefa, Kordiana Kolbiarza, bezrobocie w powiecie niemieckim spadnie o połowę. Dokładnie taki plan zakłada jaki okres? Do końca 2014 roku. Dzięki systemowi właśnie powszechnych robót publicznych, dzięki ale nie tylko. Zmianie ustawy o promocji zatrudnienia, ale nie tylko. Ten system powszechnych robót publicznych jest takim działaniem komplementarnym do innych działań, które prowadzimy równocześnie. Powiem tu o innych projektach, takich jak programy specjalne skierowane do osób młodych czy osób po 50 roku życia, jak projekty finansowane z Europejskiego Funduszu Społecznego, jak nowe projekty, które będziemy realizować od września, a mianowicie Praca za naukę, czy Masz dziecko, masz pracę. Są to, czy nawet kwestia innowacyjnego podejścia do realizacji oferty pracy, takiej oferty, która przychodzi z otwartego rynku pracy. Taką ofertę traktujemy jak projekt rekrutacyjny i staramy się, żeby te oferty, które do nas wpływają, były realizowane w minimum w 70%. A jakie są aktualne oferty pracy dla bezrobotnych? W jakich zawodach? Na dzisiaj w naszym powiecie przeważają oferty pracy dla handlowców w przeróżnych zawodach związanych z handlem. Sprzedawcy, marketingowcy, przedstawiciele handlowi i na tym się głównie skupiamy. Ta liczba ofert pracy bez dotowania środków Funduszu Pracy, czyli tych z tego pierwszego, otwartego rynku pracy, jak my to nazywamy kolokwialnie, od roku 2011 systematycznie się zmniejsza. O ile w roku 2011 w ciągu całego roku mieliśmy około 3000 takich ofert złożonych bezpośrednio przez pracodawców naszego powiatu, tak? W roku 2012 już tylko nieco ponad 1000, a na dzisiaj mamy, od początku roku, mamy ich niecałe 800. Więc te działania, w tym również ten system powszechnych robót publicznych, są konsekwencją takiego załamania i spowolnienia na rynku pracy oczywiście.
Czy to prawda, że pracownicy Powiatowego Urzędu Pracy w Nysie są dodatkowo premiowani za skuteczne pośrednictwo w załatwieniu pracy dla bezrobotnego? Tak, są premiowani za efekty. Każdy pośrednik pracy, który za chwilę zgodnie ze zmianą ustawy o promocji zatrudnienia będzie doradcą klienta, jest raz na 3 miesiące oceniany i jego dodatek motywacyjny, jego premia, tak moglibyśmy to nazwać, zależy od osiąganych efektów, czyli ile osób zaktywizujesz, ile osobom pomożesz, jak zrealizujesz oferty pracy, które do ciebie dotarły, czy zrealizujesz je wszystkie, na jakim poziomie jakości to zrobisz, od tego będzie zależał twój dodatek do wynagrodzenia. Tak się dzieje już od 2007 roku w naszym urzędzie. Starają się pracownicy? Myślę, że bardzo się starają. Nasza kadra jest kadrą bardzo zdyscyplinowaną. Pracujemy w publicznych służbach zatrudnienia, a więc sama nazwa i zwrot służba już świadczy o tym, że są to ludzie, którzy czują swoją misję i którzy są na służbie. Bardzo dziękuję za dzisiejsze spotkanie. Dziękuję również. Moim Państwa gościem była pani Małgorzata Pliszka, zastępca dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Nysie. Kłaniam się, dziękuję. Dziękuję bardzo.